Ja miałem takie spotkania, mogę policzyć na palcach jednej ręki. Iza Kuna, Agnieszka Grochowska, Jerzy Sztur, Marcin Dorociński. Jeśli mi ktoś umknął, to bardzo przepraszam. Rzecz polega na tym, że z panem Jerzym się nie gra, z panem Jerzym się rozmawia i jest. Samo wychodzi. Samo wychodzi. To jest takie pewnie ostatnie spotkanie aktorskie z Jerzym Sztura? Nie, tam. Ja bym w to nie... A tam. Pan Jerzy różne rzeczy mówi codziennie i tam. Ja bym mu nie wierzył. A jeżeli już to... No to byłaby wielka szkoda, ale... Cieszę się, że to jest początek tej naszej wspólnej drogi. Jestem przekonany, że jeszcze będziemy sobie chodzić długo. Ulubiona postać Jerzego Sztura. Zagrana przez pana Jerzego Sztura. Wiele takich, wiele. I tak, jeśli miałbym przytoczyć te postacie od tych najnowszych, no to w filmie Habemus Papam, Wodzirej, Spokój, w Spokoju Kieślowskiego. W Seks Misji bardzo go lubiłem. No ale to, wie pani, to można by mnożyć i gatunkowo od sasa do lasa. We wszystkim jest wspaniały po prostu.